let's sing a song full of hope, full of pain. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów, ale nie takie jak myślicie, bo to będzie taka mała nowość, czyli od razu udamy się w miejsce, w które mamy się udać. Także tym razem zrobimy sobie również losowanie, ale tym razem mebelków czerwonych w gospodzie pod dębem. Będziemy to robić dla Metajsy po raz pierwszy, no bo to jest w ogóle pierwszy film tego typu na kanale. Tych losowań będzie naprawdę dużo, tak jak widać jest naprawdę mnóstwo monet POE odłożonych. No i to co teraz Metajsa posiada starczy na 170 losowań po 10. Plus jeszcze oczywiście to co dojdzie nam tutaj z recyklingu, albo niebieskie i fioletowe przedmioty, wiadomo, będziemy przetwarzać. No i tak by to wyglądało, nie? Jeżeli chodzi o priorytety, to wszystko tutaj mamy pokazane, czyli chcemy wszystko z wysokiego priorytetu oraz ze średniego. I trzy postacie z tych w sumie łącznie 20 mają iść na 3 na 9, reszta ma iść 9 na 9. 3 na 9 ma być na Arturze, na Rowanie, tak? Oraz na Solis. Cała reszta ma być na 9 na 9. No i jeżeli chodzi o taką listę życzeń pierwszą, no to wygląda ona w ten sposób, czyli chcemy Taylin 9 na 9, Aerona 9 na 9, Safie 9 na 9, to samo Daemon, to samo Saurus, no i w sumie to samo Tassie. Arthur ma iść 3 na 9, wtedy wymieniamy go na cokolwiek ze średniego priorytetu, Atalia 9 na 9, Lyka 9 na 9, no i Rowan 3 na 9. Bardzo możliwe, że wymienię którąś z tych postaci, czyli Arthur, no i Rowan na Solis, żeby po prostu zrobić to 3 na 9, no i później będziemy myśleli co dalej. Także nie ma co przedłużać, tak jak widać praktycznie od samego początku wyjścia gospody pod dębem Metajsa zbierał, bo w magazynie tak naprawdę nie ma żadnego czerwonego mobelka. Będę to robił po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że dobrze to w miarę poprowadzę, nie? Będziemy sobie tutaj rozsądnym wyborem optymalizowali, bo naprawdę tutaj nie ma na razie żadnych mebelków, więc nic nie zepsujemy tak na dobrą sprawę. No i co? Zaczynamy na szybkości sześciokrotnej, no bo to troszkę pewnie potrwa. Także idziemy. Życzymy szczęścia. Jestem ciekaw, czy przy Tulu poleci chociaż raz trzykrotny mebelek, czyli trzy mebelki na raz. Bo mi chyba poleciały tylko na razie kilka razy po dwa. Nigdy jeszcze trzech nie miałem. Możecie dać w komentarzu, czy wy mieliście. Także mamy Rowana. Co jakiś czas po prostu będziemy optymalizowali i będziemy sprawdzali na bieżąco, jak to wygląda. Co 30 jest gwarantowane, gdyby ktoś nie wiedział. Mamy do Saurusa. Fajnie by było dostawać też jakieś pomiędzy gwarantowanymi, bo naprawdę troszkę odstaje z tymi mebelkami, no ale skoro zbierał. Także mamy do Saurusa. No coś pomiędzy bym poprosił, bro. Nie tylko gwarantowane. Nie tak się umawialiśmy. Mamy do Lyki. W sumie fajnie robić coś dla odmiany. O, mamy coś pomiędzy. Czyli mamy Saurusa 3 na 3. Ale on ma iść 9 na 9. W sumie mamy go 3 na 9. Mamy Atalię. Może jeszcze tak z dwa czerwone mebelki i wstępnie zrobimy optymalizację. Myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. Mamy Artura. No i bardzo fajnie, bo Artura chcemy tylko 3 na 9. Fajnie by było pozbyć się właśnie tych postaci, które mają otrzymać mniej mebelków. Mamy Saurusa, czyli no Saurus zmierza po 9 na 9, jakby nie patrzeć. Więc bardzo fajna sprawa. Fajnie też, że masz tutaj podzielone frakcjami, bo ja przyznam się szczerze, narobiłem sobie troszkę bałaganu, no bo nie robiłem tego frakcjami. Upewnimy się, że Saurus ma 4 na 9, no i ma. No i sprawdzimy jeszcze dla przykładu Artura, 1 na 9, także optymalizacja działa w porządku. Ja tego tak na swoim koncie nie robię, tylko że ja już dużo więcej na tym koncie posiadam. Czasami gra robi naprawdę dziwne błędy i muszę robić też manualnie. Także lecimy dalej. Rowan 1 na 9 ma i Artur 1 na 9. Tego muszę pilnować najbardziej. Artur 2 na 9, ok. Także będzie potencjalnie szybka zmiana na Solis.
Nie wiem, czy będę używał czerwonych kart. No to jeszcze zobaczymy. Mamy Tailin. Mam nadzieję, że jakaś podwójna chociaż będzie, nie? Safia. Na swoim koncie tak ze 3-4 razy już mi się zdarzyło dostać. Mamy kolejną Tailin. Będzie czerwony mebelek i będzie do Rowana. Rowan też już ma 2 na 9. Także jeszcze jeden Artur i jeden Rowan. No i któregoś z tych panów możemy... O, Artura możemy wyrzucić. Także spoko sprawa. Także optymalizujemy, cyk. No i Artur ma 3 na 9. Także możemy go śmiało teraz wymienić. Na przykład na... Znaczy na przykład na Solis, myślę, nie? A to dlatego, że ma właśnie mieć tylko 3 mebelki, a nie 9. Więc myślę, że bardzo fajnie by było ją załatwić, po prostu mieć z nim spokój, nie? Takim tokiem myślenia się kieruje. Także lecimy dalej od razu. No jakaś podwójna. Tutaj magia mogłaby się zadziać. Tylko pojedyncze, przy tylu. No już całkiem sporo tego zrobiliśmy, bo to szybko idzie. Mamy do Solis, o tym właśnie mówiłem. Mamy do Safii. Spoko. Niestety nie ma czerwonego mebelka. Mamy do Solis, także Solis jeszcze przed Romanem załatwimy, się okaże. Mamy Irona. Jeżeli komuś się nie podoba lista, na przykład, to chciałbym tylko przypomnieć, że to nie jest moje konto i to nie ja listę ustawiałem. To tak tylko przypominam. Ale generalnie z wieloma postaciami się zgadzam. Nie zgadzam się na przykład z Luciusem osobiście. No ale jak ktoś lubi, jak ktoś chce, no to czemu mam mu się tego zabraniać? Mamy Rona, na pewno nie jest nawet blisko 9 na 9, więc nie musimy tego nawet sprawdzać. No, Solis, Rowan jest Rowan. Także mielibyśmy też Rowana odhaczonego. Optymalizujemy. I się upewniamy, tak, Rowan ma 3 na 9, więc można go również z listy usunąć, bo Metajsa życzył sobie tylko 3 na 9 Rowana. Także usuwamy go i teraz zobaczymy, bo oczywiście wszystkiego nie pamiętam, co moglibyśmy tutaj zrobić, nie? Ja bym dał, szczerze mówiąc, Ferajla chyba. Szemirę, Luciusa bym odpuścił, Albedo, szczerze mówiąc, na razie też. Rosaline, Gwyneth, Luciusa bym na pewno odpuścił. No ja bym, szczerze mówiąc, robił Ferajla. Czy to będzie dobry wybór? Nie wiem, ale mam wolną rękę. Zresztą Ferael, jak wiadomo, jest bardzo dobrą postacią, więc myślę ostatecznie, że to się opłaci. Nie było tutaj żadnych narzuconych wytycznych, co w przypadku, jeżeli zrobimy jakąś postać właśnie 9 na 9, czy też 3 na 9, mam dowolny wybór. Także lecimy dalej. Jeszcze jedna Solis by się przydała. O, mamy... dwa czerwone mebelki, także chyba ten Ferael przyniósł szczęście. Bo do niego właśnie mebelek dostaliśmy, także super sprawa. O, widzicie? No, Ferael chyba chce iść 9 na 9 jak najszybciej. Mamy znowu czerwony mebelek i znowu do Feraela. Patrzcie, odkąd dodałem Feraela, to nagle wszystko zaczęło się układać po naszej myśli. No zobaczcie, mebelek za mebelkiem. I to nie są gwarantowane. Teraz będzie gwarantowany dopiero przy następnym. Czyli teraz mamy Daemona. Chyba pierwszego. Mamy Tailin. Zobaczcie. Dodałem Ferela i już dwa razy po dwa mebelki. Mamy Saurusa kolejnego. To już chyba będzie piąty albo szósty. Przy następnym razie też go przypilnuję. Mamy Jerona.
lecimy dalej. Mamy Fraela. Dodaliśmy go niedawno na listę, a wyprzedził połowę postaci z listy już. Albo i lepiej. Mamy Safię. Też niedługo będzie trzeba zoptymalizować, przyjrzeć się co i jak. No właśnie przy następnym Saurusie albo przy następnej Solis może to zrobimy. Bo Saurus chyba najlepiej wypada. Znowu dwa mebelki i znowu do Feraela. Troszkę za szybko przekliknąłem tym razem. Zobaczymy co będzie gwarantowane. Będzie leka. Co tym razem będzie? Ta Solis może w końcu? Tassi. Nie wiem czy Tassi nie pierwszy raz. Generalnie pamiętajmy, że każdy powinien dodawać no tak naprawdę to, co mu się podoba na listę. Jeżeli nie zależy mu na jakiejś grze competitive, czyli nie chce być pierwszy na serwerze, pierwszy na świecie i tak dalej, no to po prostu dodaje to, co chce. A jeżeli chce być competitive, no to wtedy może myśleć o czymś więcej. Także Feral ma 5 mebelków, a gdzie jest Saurus? Leka już ma 6. Rowan ma 3. Arthur, Solis. Czy ja pominąłem Saurusa gdzieś tutaj? Aha, nie pominąłem, tylko po prostu Saurusa. U Saurusa nic się nie zmieniło, może w ten sposób, tylko teraz gdzie są leśne istoty, tutaj są. Czyli Saurus ma 7 mebelków, ok. Także możemy jeszcze śmiało losować 2 mebelki bez obaw. Czyli prawdopodobnie coś uda się zrobić 9 na 9. Mamy Irona, Leka jest blisko, Saurus jest blisko, Feral gdzieś tam się zbliża. Więc potencjalnie parę postaci się uda. Jeżeli zastanawiamy, dlaczego na przykład nie ma tutaj Ainza, no to dlatego, że Ainza Metaisa z tego co wiem nie zdążył ostatnio wymienić. No i tak by to wyglądało. Trzeba było wymieniać Albedo później, pierw Ainza. Także mamy Saurusa numer 8. To oznacza, że jeszcze tylko jeden Saurus do szczęścia nam brakuje. No może teraz jest Saurus, dobra. Także mamy pierwszą postać 9 na 9. Tak, jest Saurus 9 na 9. Safia ma obecnie 5 na 9. Leka nadal 6. Jeszcze jak ten Iron wygląda? 5 na 9. Feral nadal 5 na 9. Tailin też 5 na 9. No więc myślę, że tu nie ma spiny. No i teraz tak, na co my wymieniamy Saurusa, nie? Tak jak mówię, Szemiry, Luciusa, Rosalyn, Albedo na razie bym odpuścił. Nara może Sylas? No ja bym się skusił na tego Sylasa. U siebie na koncie też chciałbym właśnie inwestować w Sylasa. Myślę, że Sylas to będzie całkiem fajna przyszłościowa opcja. Ja na przykład osobiście mam Nemorę 9 na 9, bo ma całkiem fajne 9 na 9, ale no niekoniecznie bym polecał priorytetowo to u innych. Po prostu ja miałem taki kaprys i tak zrobiłem i tyle. Ale to właśnie nie oznacza, że u innych też bym tak robił. Przypominam, że będziesz miał też mnóstwo czerwonych kart. Więc na przykład, jeżeli ja czegoś na tym filmie nie zrobię, co ty byś chciał, a mi nie powiedziałeś, no to po prostu dodasz 6 kart, czy tam 9 nawet, do danej postaci. No i sprawa załatwiona, nie? Myślę, że spokojnie ponad 20 kart czerwonych tutaj będzie łącznie. Więc to ci starczy na zrobienie dwóch postaci od zera do bohatera. Mamy Feraela. Także wybór kart raczej zostawię tobie. Mamy Tassi. Coś ta Solis nie chce polecieć. Zaczęło się dobrze, a coś nie możemy jej skończyć teraz. Mamy Lykę kolejną. No, potrójnego czerwonego mebelka chyba nie będzie, nie? Ja od samego początku ani razu nie dostałem.
mamy tej linii. Też musimy uważać, bo tej linii też już ma chyba 7. Jeżeli się nie mylę, 8 chyba jeszcze nie ma. Mamy kolejny czerwony mebelek do lyki. No i to jest czas na optymalizację. Bo naprawdę niektóre postacie się niebezpiecznie już zbliżają do fulla. I musimy to kontrolować. Bez sensu będzie tutaj jakieś nadmiarowe. Widzicie, Leka ma na przykład 8. Ferael ma 6. Taylin ma 7. O tym też musimy pamiętać. Czyli teraz Leka, nie? Jeszcze jedna Leka. Jeden mebelek do Leki. I musimy ją też wymienić. Może ten, nie, Daemon będzie. I w sumie tyle. Fajnie, że jednak udało się coś 9 na 9 zrobić. Też te 3 na 9 porobiliśmy. Przy odrobinie szczęścia jeszcze ta Solis się uda. No i generalnie mnóstwo kart, nie, do wyboru, do koloru. Taylin, czyli zarówno Taylin, jak i Leka mają teraz po 8 mebelków. Taylin ma właśnie 9. Także gratulacje, bo Taylin naprawdę jest mega postacią. I 9 na 9 akurat sporo jej daje całkiem. Tak, Taylin 9 na 9. Także myślę, że wymienimy na... No właśnie, na kogo? Na Gwyneth? Tak jak mówię, no pierwszą czwórkę na razie bym odpuścił. Gwyneth później już nie jest aż tak bardzo używana tam na rozdziałach 36 w górę. Mam wrażenie, że troszkę słabnie. Nemory bym odpuścił, szczerze mówiąc, Nara. Zastanowiłbym się głównie nad Albedo, Gwyneth, Rosaliną. Póki co dajmy ci Gwyneth. Jesteś na rozdziale 34, o ile pamięć mnie nie myli. Zresztą masz ją na liście życzeń, więc to nawet nie ma znaczenia, czy ona jest dobra, czy ona jest słaba. Po prostu ją chcesz i tyle. Koniec tematu. Nie ma co gdybać. Mamy Atalię. Jeszcze jedna Leka. By się przydała, jedna Solis na pewno. Ferael, jak w ogóle ten Ferael wygląda? Też musimy to sprawdzić i się upewnić. Czyli Ferael ma 7, nie? No dobra. To lecimy dalej. Tak naprawdę nawet jeżeli widzicie jakąś mega postać, którą według was powinien Metaisa dodać na listę, to tak naprawdę nie ma się czym przejmować, bo nadal może po prostu władować czerwone karty. No i tyle, nie? Na przykład taki Ezio, załóżmy. Czy też, no nawet ten Ainz może polecieć tak na pstryknięcie palca 9 na 9 od razu. Jest Safia. Nie wiem, która, ale chyba... Nic tutaj się nie świeci. Ona chyba jeszcze 9 na 9 nie ma, ale wolę się upewnić. Nie, dobra. Jeszcze daleka droga do tego. Także lecimy dalej. Mamy Daemona. Też u niektórych postaci na przykład niekoniecznie opłaca się 9 na 9 pod względem umiejętności, ale to są też statystyki, trzeba pamiętać. Oczywiście priorytetowo liczą się umiejętności mimo wszystko, ale to tak tylko wspominam. Mamy Sylasa. No co tutaj jeszcze dostaniemy ciekawego? Dostaniemy Solis, także spoko. Tylko coś sprawdzę i się upewnię. Nie pamiętam 9 na 9 Rosaline. Aha, dobra. Czyli tak, przede wszystkim optymalizujemy. Czyli Safia potrzebuje jeszcze dwóch mebelków, spoko. Zresztą tak już jest końcówka, jakby nie patrzeć. Ale myślę, że zamienimy. I szczerze mówiąc, zamienię ci chyba na to Albedo. Chociaż no nie wiem, czy powinieneś lecieć w 9 na 9. A raczej ja bym tutaj celował w 3 na 9. No ale na tym filmie i tak tego nie zrobimy, więc to tylko takie napomknięcie. Mamy Gwyneth. I zobaczymy, jak pójdzie ta końcówka. Czy będzie udana, czy będzie nieudana.
mamy Albedo, także jeden honorowy mebelek dla Albedo. Mamy dla Sylasa jeszcze na koniec. Będzie jeszcze jeden czerwony mebelek dla Albedo. Proszę bardzo. Także jeszcze jeden i by miała 3x3. Czy też 3x9, jak kto woli. Generalnie to jest prawie to samo. Bo przy 3x3 aktywuje się już umiejętność, można to też tak powiedzieć. Tak to ująć. Także Sylas ma 4x9. Także może taki szybki przeglądzik. Przede wszystkim masz łącznie 20 czerwonych kart. To oznacza, tak jak mówiłem, że tak jak przewidywałem, będzie ponad 20, no jednak jest 20 równe. Także i tak sporo. Także nawet jeżeli nie ma tutaj jakiejś bardzo ważnej postaci na liście, to możesz po prostu dwie takie postacie zrobić dosłownie na pstryknięcie palca od 0 do 9x9 i tyle, nie ma problemu. Także tutaj mamy Rowana 3x9, Gwyneth 1x9, taki szybki przegląd zrobimy. Tutaj mamy Aerona 5x9, Lykę 8x9, Saurusa mamy na fulla, Solis 3x9, Stasi 3x9 i co tutaj mamy dalej? Safia 7x9, jeżeli chodzi o niemartwych, to Daemon jest 6x9, Ferali 7x9, Sylas 4x9. Jeżeli chodzi o niebiańskich, to mamy Tailin zrobioną na fulla i bardzo fajna jest to sprawa, ponieważ tak jak mówię, no według mnie 9x9 jest całkiem fajne i przyjemne, przy okazji silne. 4x9, jeżeli chodzi o Atalię. Tutaj u podziemców nie masz żadnej postaci wzniosłej. No i jeżeli chodzi o międzywymiarowych, to masz 3x9 u Artura, tak jak chciałeś, 2x9 u Albedo została rozpoczęta. No i w sumie to by było na tyle, nie? Wszystkie postacie, które miały iść 3x9, zostały zrobione. Te 9x9 no było w oczywistym, że nie uda się zrobić wszystkich. Chociaż jakbyś te 20 kart wyładował te postacie, które chciałeś, no to myślę, żebyś tam z 5 nawet chyba dokończył, bo tam wiele postaci było właśnie 6x9, 7x9, 8x9, więc nie ma problemu. Także ja Ci bym bardzo chciał podziękować za możliwość zrobienia tylu losowań na mebelki na Twoim koncie, bo jest to nowość na kanale, jeszcze tego nie robiłem. Także bardzo fajny pomysł, przy okazji Ci dziękuję raz jeszcze właśnie za ten pomysł. No i oczywiście dziękuję ostatecznie za pozwolenie mi. No i co? Myślę, że poszło całkiem nieźle. Możesz dać znać, jak bardzo się wzmocniłeś po dodaniu tych wszystkich czerwonych kart. Czy przeskoczysz na przykład jeden rozdział do przodu? Bo wbrew pozorom mebelki naprawdę dużo dają, bo ty nie miałeś praktycznie żadnych mebelków, nawet fioletowych. Także myślę, że taki przeskok z niczego na żółte i czerwone mebelki da naprawdę dużo. Wam wszystkim oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. To będzie film normalny, nie premiera, bo to jest taki, że tak powiem, prototyp na razie nowego pomysłu. Także dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie, życzę Wam miłego dnia i jak najlepszych samolotów na Waszych kontach, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.